zrobiło dużo, żeby zablokować prawdę Wałęsia, więc po prostu to będzie hagiografia. No to ja nie widzę powodu, żeby robić taki film, który będzie jeszcze, że to będzie jeszcze taki element walki jakiejś dodatkowo politycznej. No to wydaje mi się to zupełnie fatalne, co nie znaczy, że ja myślę, że można zrobić fascynujący film o Wałęsie, ale jakoś zastanawia się, kto by go w Polsce zrobił i kto by go sfinansował. A jeśli chodzi o Westerplatte, to ja powiem szczerze, że ja trochę za mało wiem. Ja nie czytałem tego scenariusza dokładnie. Ja nawet rozmawiałem z tymi twórcami filmu, którzy mówili, że oni właśnie chcieli pokazać wielkość tych ludzi poprzez to, że właśnie pokazać ich w takim człowieczeństwie, że potrafili się bać, potrafili się zachowywać jak normalni mężczyźni w takiej sytuacji, więc zalać dziób nawet w takiej sytuacji zagrożenia zasadniczej, co się przecież zdarza. Więc ja szczerze powiedziawszy nie wiem, bo ja bym bardzo nie chciał takiego filmu, który po prostu, znowu jak mówiłem, taki deheroizuje ich. Ale z drugiej strony, jeżeli potrafię pokazać takiej złożoności tych ludzi, to uważam, że to byłoby bardzo warte. Ja uważam, że jest za bardzo wybitny film. Film Spielberga, Szeregowiec Ryan. Jest bardzo wybitny film, który nie unika pokazywania różnych tych zachowań strachu. Rzeczywiście pokazuje tą grozę wojny. Ale jednocześnie pokazuje to, co jest heroicznego w tych postawach tych ludzi. No tam może finał już był trochę przesadny w tym, ale poza tym to jest wielkie kino. Bardzo bym chciał, żebyśmy trafili takie kino robić.